uzyskał pan no, wielką wiedzę na temat Tyrmanda i kontekstów. Kiedy nabyłem pierwszą książkę tej, jeszcze drugiej nie znam, to myślałem, że jest to kompendium wiedzy na temat postaci, która jest mniej znana w Wilnie, zupełnie nieznana. Może pod kątem tego epizodu nieznacznego pracy w gazecie. Zresztą Litwini nie muszą takiej wiedzy posiadać odnośnie Polski, rodowodów muzycznych i mody i stylu i opozycji tego rodzaju. A ja chcę zapytać, czy ta posiadana przez pańska wiedza nie zmusi pana do powrotu raz jeszcze do Tyrmanda, czy do kontekstów wynikających z tej postaci? Czy pan jakoś wyjdzie z tego kręgu w kierunku innych zainteresowań? Czy to będzie zainteresowania na długo i zataczające coraz szersze kręgi? Czy się pan wyzwoli? Znaczy, na pewno pisząc te książki, siłą rzeczy człowiek poznaje też dużo innych kontekstów, poznaje dużo innych osób, ludzi, historii, które gdzieś tam po drodze się wyłapuje i na przykład taka postać jak Jerzy Przeździecki, kiedyś całkiem poczytny pisarz, dzisiaj troszkę zapomniany, który żyje w Warszawie i żeśmy wiele razy rozmawiali, też mi bardzo ciekawe rzeczy zaczął opowiadać o różnych nieznanych zagadnieniach z historii Polski. Historia wileńska, no to z kolei była okazja do poznania Tomasa Węclowy, do też porozmawiania o kontekstach współczesnych i przeszłych literatury, a z kolei cały wątek ten wojenny wokół Tyrmanda sprawił, że jakby jeszcze bardziej poznałem inne konteksty związane z II wojną światową. Podróże też dużo pomogły. Teraz na przykład, wcześniej była mowa o Kresach, o Podlasiu. Akurat piszę książkę, która również zaczyna się na Kresach, ale w Stryju, na południu. I to jest też prawdziwa historia, oparta na prawdziwych zapiskach. To jest taka w zasadzie beletrystyka, ale oparta na historiach rodzinnych, która też opowiada jakby wielką wędrówkę ludu wojenną, losy Polaków, Żydów, Rusinów, Ukraińców, mieszkańców Galicji, no wszystkich tak naprawdę tego całego kulturowego, tej wieży tak naprawdę babilońskiej, która tam roztaczała się na tych terenach wtedy. I na pewno Tyrmand pomógł mi stawiać nowe pytania na temat historii, tożsamości, tego co jest lewe, co jest prawe. Dzisiaj chyba się w tym wszyscy trochę czasami gubią. Dlatego powiedziałem, że on miał taki swój system filozoficzny, bo często się mówi, że on potem skręcił w prawo. Mi się wydaje, że on był w miarę taki sam, bardziej postrzegał rzeczywistość jako... No widzicie panowie, znowu wracam do Tyrmanda, a propos tego, czy się mogę wyzwolić, więc... Czy pan nie wyzwoli. A czy pan tak samo jak Tyrmand no, lubi jazz? Nie jestem wielkim fanem, znaczy niesamowicie doceniam jazz, ale chyba się na nim po prostu nie znam. Ale dzięki Tyrmandowi musiałem się poznać, w sensie poznać ludzi, konteksty, muzykę. No na pewno Tyrmand otwiera wiele drzwi. W ogóle tak a propos jeszcze tego roku Tyrmanda, muszę powiedzieć, że młode pokolenie często, w sensie jeszcze młodsze ode mnie, które w ogóle nie zna Tyrmanda, to jest ciekawe, że oni po prostu go biorą i kupują w cudzysłowie Tyrmanda. On jakby nagle się okazuje, że ma tyle uniwersalnych w sobie jakichś wartości, że ich za przeproszeniem zupełnie nie interesuje, mają to naprawdę daleko w czterech literach, z kim on walczył, z czym on walczył. On dla nich jest takim trochę role model, takim troszkę archetypem, kolorytem, jakąś taką postacią z pogranicza fikcji, popkultury. I fanfarą trochę, tak? Myślę też, że te losy uchodźców z Polski, czy bieżeńców, jak przedtem mówiono, do Lwowa i do Wilna jeszcze nie są spożytkowane w literaturze polskiej, nawet jeśli dotykamy muzyki w tym wypadku, tak wyszło. No los Henryka Warsa na przykład, Eugeniusza Bodo, los związanego pośrednio z Polską wybitnego jazzmena Eddie Rosnera. Tak, białego Louisa Armstronga. Bibliografia na temat Rosnera, płytografia została zamazana jego w Związku Sowieckim. Natomiast on wiele zdziałał. On tam kiedyś podobał dla Stalina na jakimś pustym stadionie w Soczi grał koncert. Tak, no jego historia, tak może kogoś to interesuje, powiem, była taka, że to był urodzony w Niemczech człowiek żydowskiego pochodzenia, który był najlepszym jazzmenem w Europie ponoć, biały Louis Armstrong. Ale kiedy zaczęły się te procesy wszystkie z wojną związane wcześniej jeszcze w Niemczech, to emigrował do Polski, ożenił się z córką
dyrektorki Teatru Żydowskiego, ale potem musiał uciekać do Białegostoku i tam zgarnęli Sowieci go. Ale Stalin wiedział, kim on jest, dał mu specjalny wagon i w czasie wojny jeździł. Ale podobno go podczas bombardowania fortepian uratował. Schował się pod fortepianem i przeżył, jak się tak zawalił. Ale w końcu złapał paragraf ten sam, jeśli bym robił równolegle do polskich realiów, czyli to był paragraf w Związku Radzieckim czy Sowieckim, jak to woli, Stilaga, że ten, który właśnie obrazowo mówiąc nosi kolorowe skarpetki i mówiono po rosyjsku tak. Сегодня играет джаз, завтра родину продаст. И знаешь, Рознер на Колыме, где в тюрьме, в вензению тяжким, заложил зеспул джазовый. Але потом, когда удалось ему выехать из Związku Radzieckiego по смерти Сталина, за справом теж американском, когда дошло до умовы, чтобы можно выехать людям tej narodowości ze Związku Radzieckiego w jakiejś puli, to jego bogaty dorobek w tym kraju został zmazany. Tylko niektóre zostały setek utworów Roznera. Ja może źle szukałem literatury na ten temat, ale zacząłem pisać taki esej, więc bardzo bogata jest literatura w bibliotekach teraz rosyjskich. Nawet filmoteka jest, są jakieś filmy. Ale takie historie jest... Jak się słucha to tych opowieści panów, to aż się człowiek dziwi, że wówczas chciało się jeszcze ludziom żartować, prawda? Przecież Tyrmand właściwie zachował się głównie, tak jak pan zauważył w anegdocie, że on jakby się... Bardzo był popularny przez to, że opowiadano o nim różne historyjki, anegdoty. Ja mam taką ulubioną, nie wiem, czy u pana to jest, a nie znalazłem tego, być może, bo to nie tyle może jest o Tyrmandzie, co o Kisieleckim. Jest taka anegdota dosyć znana, jak Kisielecki spotkał Tyrmanda na ulicy i Tyrmand mówi mu, dlaczego oni mnie tak nie lubią, że ciągle go oczywiście robili mu jakieś przykrości władze, a Kałużyński mówi, no bo to im ciągle straszna aureole. I to jest taka rzeczywiście odpowiedź. On pełni taką trochę rolę, prawda? To znaczy, że on nie pozwolił się tutaj żadnej świętości zagościć po stronie tych władz. I to było dosyć takie charakterystyczne dla niego. No i to, co panowie zaczęli się mówić o tym, że jakie zasługi dla muzyki współczesnej, prawda? Ja pamiętam jeszcze, sam mówiłem już o tym Waszko, że to był jedyne okno na świat, jeśli chodzi o muzykę, ale jeszcze przypomniała mi się taka historia, że jako uczeń w szkole podstawowej, że dowiedzieć się czegoś o muzyce pop, chodziłem do kiosku ruchu i trzeba było przyjść do kiosku ruchu i powiedzieć, poproszę jazz. Ponieważ chodziło takie pismo jazz, ale pani w kiosku nie wiedziała, że to się tak czyta i oczywiście gdy się pismo jazz, to ona powiedziała, że nie ma niczego takiego. Trzeba było powiedzieć poproszę jazz i wtedy się dostawało pismo jazz. Ja się nie interesowałem jazzem, ale na ostatniej stronie pisma jazz była właśnie rubryka pop i tam można było zobaczyć, jak wygląda Mick Jagger, Beatlesi. To dzisiaj się wydaje komiczne, natomiast no, myśmy wyrastali w takim świecie, gdzie nie można było zobaczyć, jak oni wyglądają, ponieważ no gdzie? Muzyki można było ewentualnie w radiu zachodnim posłuchać. To jest w ogóle chyba czas potęgi prasy, prawda, która była tym oknem na świat. Nie było nic innego. No, ale tak to naprawdę. Trudno powiedzieć, że to okno, prawda? To był jakiś lufcik. I to w Polsce było 10 razy lepiej niż gdzie indziej. No tak, bo zdaje się, że tam u was to jeszcze polskie gazety próbowali czytać. Że właśnie. I rzeczywiście tam były jakieś takie zdjęcia, na których prawie nic nie było widać, czarno-białe same kropki. I można było zobaczyć, to są Beatlesi. Zresztą znam taką relację z Polskiej Kroniki Filmowej, że kiedyś dano taki materiał o Beatlesach, raz jeden, oczywiście taki prześmiewczy, no bo jak inaczej, komentarz był taki zjadliwy, prawda, że ci długowłosi tam coś robią. Tłumy ludzi chodziło oglądać tę kronikę, żeby zobaczyć tych Beatlesów, jak oni wyglądają. Wychodzili przed filmem jeszcze, bo najpierw była kronika, po kronice był film, wszyscy już wychodzili, bo film był jakiś radziecki czy coś, ale wszyscy chodzili na te kroniki. Więc wydawało się to niemożliwe, że aż tak byliśmy zapóźnieni.
I tacy ludzie jak Tyrman, którzy byli jakimś łącznikiem z tym światem, no byli po prostu nie do przecenienia. Ale ta historia, o której pan powiedział, to właśnie w roku 54 była taka wystawa w Krakowie właśnie o Ameryce, która ta wystawa z założenia miała zohydzić Amerykę. Tam były puszki Campbella, Coca-Cola, na telewizorze leciała jakaś tam reklama telewizyjna, jakieś tam prezerwatywy. I przed tym muzeum stał jakiś Cadillac, w którym stał czarnoskóry jakiś tam mężczyzna i po prostu ludzie tam walili tłumami na tą wystawę, żeby to zobaczyć i się po prostu tym po prostu fascynowali. Nasycić to ohydnością. Tak. Wojciech Karolak powiedział, że on usłyszawszy dżingiel z reklamy radiowej, pokochał jazz i zaczął grać, bo usłyszał tą ohydną reklamę jazzową, prawda? Więc no, trudno sobie wyobrazić, jaki to był po prostu świat na opak. Coś rzeczywiście innego zbędą. To było rewolucyjne z samego jestestwa, tak jak pan powiedział, że... Owoc zakazany. No, teraz. Ale dwa, że wszyscy czuli, że to jest coś takiego, co podminuje ten system. No to nic dziwnego teraz, że twarz tej rewolucji trzeba było zmazać. Tak sądzę. Teraz podaliśmy, że tak powiem, background tego wszystkiego, co jeszcze dalej będziecie państwo słyszeli. Mianowicie w tej chwili będzie część artystyczna jeszcze oprócz naszych rozmów. Mianowicie fragmenty legendarnego dziennika, o którym rozmawialiśmy, chociaż trochę, o wszystkim za krótko, no ale tak się nie było więcej czasu. Dziennika 1954, Tyrmanda czyta Zbigniew Zamachowski, zaraz państwo usłyszą, a na saksofonie będzie grał Leszek Żądło, wybitny polski saksofonista mieszkający w Monachium i to będzie pod hasłem Tyrmand, słowo i jazz. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę również.